Holandia znosi obostrzenia. Kolejny sędzia odmawia udziału w rozprawie. Podatek od kompromitacji. Od korporacji dla wielkich spółek w Polsce. Chociaż od kompromitacji też powinien być. Dla polityków. A na koniec Polacy znaleźli sposób na oczyszczenie Bałtyku. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, że jak zostawicie łapkę w górę, to ponoć ten film dotrze do większej, do szerszej liczby osób. Nie wiem, sprawdźmy to, jeżeli będzie jakiś rekord łapek pod względem liczby wyświetleń do łapek, no to może faktycznie będzie to dawało radę. Dam Wam znać następnym razem, jak się spotkamy w jednym z nadchodzących filmów, sprawdzimy statystyki, no i co? I się przekonamy. Dlatego łapeczka w górę już teraz najlepiej, żebyście później nie zapomnieli, a teraz lecimy z pierwszym tematem. Voor de evenementensector niet makkelijk om dan de dingen nog te organiseren, maar wel een enorme sprong voorwaarts in de mogelijkheden. Premier Holandii Mark Rutte poinformował we wtorek o zniesieniu obowiązku zachowania 1,5-metrowego dystansu, który wprowadzono w związku z wiadomo czym. Od 25 września w kraju będzie trzeba okazać świadectwo za antidotumowania przeciw wiadomo czemu lub negatywnego wyniku testu przed wejściem do restauracji, kina lub teatru. Cieszę się, że mogę to ogłosić. Od 25 września znosimy obowiązek zachowywania 1,5 metra dystansu, powiedział na konferencji prasowej Rutte. Szef rządu zapowiedział także, że kina mogą znów przyjmować maksymalną liczbę widzów. Duże sale koncertowe mogą być wypełnione do 3/4. Restauracje nadal będą musiały być zamknięte od północy do godziny 6 rano. Pracujemy nad tym, aby zrekompensować branży gastronomicznej straty, zapewniał premier. Obowiązkowe będzie okazanie świadectwa antidotum lub negatywnego wyniku testu przed wejściem do restauracji, kina lub teatru. Wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, utrzymany zostanie obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu. Publicznego. Nie będą jednak one obowiązkowe na peronach oraz przystankach. Choroba wciąż jest wśród nas, musimy nauczyć się z nią żyć, mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Hugo de Jonge. Poinformował, że w Holandii 86% dorosłych jest już zaantidotumowanych. Wolność małej grupy, która nie chce się zaantidotumować, ogranicza wolność ogromnej większości, która została zaantidotumowana, powiedział de Jonge, apelując, aby przyjmować preparat przeciwko wiadomo czemu. Czyli tak realnie znoszą obowiązek dystansu, którego zapewne i tak nikt nigdy nie przestrzegał. Tak samo jak w Polsce. Bo serio, czy widzieliście kiedykolwiek zachowany dystans w chociażby kolejkach do kas albo w jakichś parkach rozrywki? Może w tym pierwszym tygodniu, jak wybuchła ta cała panika i sklepy ponaklejały te naklejki, że tutaj jest 2 metry i 2 metry. Ale po tygodniu wszyscy mieli już to głęboko w dupie. Może na początku, gdy wszyscy się wystraszyli. Jeszcze ludzi zamykali w domach. Może wtedy część społeczeństwa przestrzegała tych dystansów. Ale dzisiaj serio chyba nie ma osoby, która by się tym przejmowała. I to nawet mówię o tych osobach, które są takie, wiecie, że po dworze chodzą cały czas z maseczkami. Bo te same osoby, widzę je codziennie, wsiadają do zatłoczonych tramwajów i nie widzą w tym żadnego problemu, a stoją twarz w twarz z innymi ludźmi. Tymczasem coraz bardziej przerażająca zaczyna stawać się narracja zrzucania winy na te niedogodności na osoby, które nie przyjęły dobrowolnego preparatu. Bo on jest przecież dobrowolny, bo przecież to wybór każdego z nas, czy chcemy chodzić do restauracji, uczestniczyć w imprezach, spotykać się ze znajomymi, jeździć komunikacją miejską i tak dalej, tak? Jeżeli nie chcemy, no to przecież nie musimy przyjmować antidotum. Jeżeli chcemy, to też nie musimy. Możemy się włamywać do tych miejsc, nie wiem, wchodzić tam nielegalnie, podrabiać sobie certyfikaty, żeby tylko wejść, skoro to jest takie dobrowolne. Tak samo jest z likwidacją osób, których nie lubimy. Przecież możemy to zrobić. Nikt nam nie zabroni kogoś zlikwidować. Musimy się tylko liczyć z tym, że później trafimy za kratki. Ale wolna wola jest. Dlatego to całe zniesienie restrykcji w Holandii jest i tak mało istotne. Po pierwsze, kompletnie nic to nie zmienia, a po drugie, Wielka Brytania udowodniła już, że znosząc permanentnie obostrzenia, wcale permanentnie się ich nie znosi. I na luzie można po 2 miesiącach do nich wrócić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc Holendrzy pozbawią się przez miesiąc restrykcji jakichś tam, a później zaprosimy ich do kółka wzajemnej adoracji wszystkich państw z ograniczeniami.
tak będzie. Następny temat. Korupcja jest. Da. Zamiast 25 lat dostał 12. Jak dowiedział się Onet, we wtorek sędzia Waldemar Czurek złożył oficjalne pismo, w którym wnosi o wyłączenie z losowania udziału w rozprawie. Wcześniej podobnie postąpił sędzia Piotr Gonciorek, który już został odsunięty od orzekania przez prezesa swojego sądu. Oświadczenie Żurek złożył do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. W piśmie sędzia podkreślił, że jego prośba jest motywowana sposobem powołania nowej KRS. W ocenie sędziego KRS została utworzona niezgodnie z konstytucją. Wniosek neo-KRS z uwagi na sposób jej powołania, który nie spełnia wymogów naszej konstytucji i nie jest organem, jak wskazuje konstytucja. Nie będę także w obecnym stanie prawnym uznawał tak zwanych orzeczeń wydawanych przez te osoby. Czytamy w oświadczeniu Waldemara Żurka. Oświadczam, że nie będę orzekał z osobami, które w procesie nominacji zostały nieprawidłowo powołane. Pisze dalej sędzia i podkreśla, że zgodnie z wyrokiem TSUE z 15 lipca dalsze orzekanie skutkowałoby wydaniem orzeczeń nieważnych i narażało Skarb Państwa na działalność odszkodowawczą, a strony na niepewność prawną. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie decyzja w tej sprawie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Możliwe, że odsunie on sędziego Żurka od orzekania, tak jak miało to miejsce w przypadku sędziego Piotra Gonciorka, który również odmówił udziału w rozprawie ze względu na nową KRS. W konsekwencji prezes tego sądu odsunął go na 30 dni od czynności służbowych. To jest po prostu nie do wyobrażenia tak naprawdę. No wiecie, prawnie rzecz biorąc, to mógłby dostać dyscyplinarkę jakąś, bo przecież nie jest on od orzekania, co jest konstytucyjne, a co nie. I tu mamy problem, bo jeśli w Trybunale Konstytucyjnym są ludzie z jednej grupy, to nigdy nie zostanie cokolwiek orzeczone wbrew interesowi partii rządzącej. Dlatego dochodzimy tu do patowej sytuacji. Z jednej strony sądy powszechne nie są od orzekania, co jest zgodne, a co niezgodne z konstytucją i powinny działać w ramach prawa, jakie zostało zaakceptowane. Od tego jest Trybunał powołany, być może i sprzecznie z konstytucją, ale Trybunał orzekł, że nie został powołany sprzecznie z konstytucją i kto inny może orzec coś innego. No i właśnie nie ma żadnej procedury na taką sytuację, no bo nie przewidziano, że władza może się aż tak zachować. Dlatego w składzie Trybunału mamy sędziów dublerów, więc dobra, ktoś może powiedzieć, że w takim razie mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no tak. Ale ten, jak wiemy, działa zgodnie z traktatami, a te nie sprawują jurysdykcji nad sądami krajowymi. No i widzimy, co się dzieje dzisiaj, jak TSUE zajmuje się sądami. Przychodzi taki Morawiecki i mówi, ale to tak nie można. Potem Ziobro, że to jest niezgodne z traktatami i tam nikt nie zastosuje się do postanowień TSUE. Więc może Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Droga do tego jest bardzo utrudniona. Na początku trzeba przegrać ze wszystkimi instancjami w państwie, dopiero później można tam iść i trzeba mieć podstawę do tego, że prawa człowieka zostały złamane. Dlatego właśnie nasze sądownictwo jest teraz sparaliżowane i prowadzi to do realnych konsekwencji, a najważniejszą z nich jest to, że ludzie sądom przestają ufać, nie wierzą w ich obiektywność, przez co ich wyroki nie są uznawane za sprawiedliwe, co jest fatalnym stanem. Nawet zrobiliśmy sądę na ten temat i okazało się, że sami zobaczcie. To panie myślą o polskim wymiarze sprawiedliwości. A jest? No właśnie, podobno jest. A, podobno. Ale to dobrze działa, czy źle działa? Pan, nie miałam styczności w obecnym czasie. Tutaj macie link do całego filmu. Zobaczcie koniecznie, jak wypowiadają się ludzie, czy ufają sądom i dlaczego nie. A teraz lecimy z kolejnym tematem. No i najlepszym sposobem jest właśnie opodatkowanie tych największych globalnych korporacji, które unikają płacenia podatków jak mogą. Rząd przyjął autopoprawkę rozszerzającą katalog firm, które nie będą objęte podatkiem do dużych korporacji. Nie zapłacą firmy, których obroty zależą od czynników, na które nie mają wpływu. Z grupy firm podlegających podatkowi od dużych korporacji wyłączone zostaną te, których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty
kwoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności. Dotyczy to przypadków, gdy minimalny podatek dochodowy ze względu na kształt umów międzynarodowych nie może przeciwdziałać unikaniu opodatkowania, jak na przykład w transporcie międzynarodowym, statków morskich lub powietrznych. Podatek nie będzie pobierany także w sytuacjach, gdy podatnik nie ma swobody ustalania ceny, gdyż jest ona regulowana przez państwo, jak chociażby energia, lub jest uzależniona od notowań na światowych rynkach, na przykład kopaliny. Jak wskazano w komunikacie, podstawowym celem podatku jest ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania, a nie wprowadzenie dodatkowego obciążenia. Dlatego rząd podjął decyzję o wyłączeniu z ograniczenia wpływu tego podatku podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają nawet wpływu, takich jak regulowane ceny, np. energia, czy wahania cen surowców na globalnych rynkach, jak branża wydobywcza. Czytamy w komunikacie, podatek będą płacić tylko te firmy, które notują stratę lub których dochód stanowi mniej niż 1% przychodów. W efekcie podatek zapłaci najwyżej kilka procent firm, największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce podatku CIT, co nie wynika z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej. Zdaniem rządu wielkie korporacje powinny płacić podatki tak jak każdy podatnik w Polsce, czy to pracownik, czy drobny przedsiębiorca. No trzeba skądś sfinansować te ogromne pakiety wspomagające gospodarki krajów. Czyli krótko mówiąc, podatek stworzony będzie tak, że zapłacą go dwie firmy, CCC i X.com, ale Facebook, Google, Amazon, czyli firmy, które realnie ten podatek, dla których realnie ten podatek został stworzony, i tak jak nie płaciły, tak dalej płacić nie będą. Tak to właśnie w Polsce jest z tymi podatkami. Obciążeni są nimi w głównym stopniu ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby je płacić, ale jednocześnie nie mają siły do tego, żeby ich nie płacić. Bo wiecie, jak przeciętny Polak może się zbuntować rządowi, nie? Jaki realny szantaż możemy przeprowadzić? No kompletnie żaden. Jeden Polak nie ma żadnego wpływu, a Facebook? Wystarczy, że przed najbliższymi wyborami algorytm zmieni się tak, że częściej będą pojawiać się newsy antyrządowe i po sprawie. Rząd zmieniony. Podatki dalej płacić będzie można mniejsze albo żadne, bo kolejny rząd będzie za to wdzięczny. Wielkie korporacje mają olbrzymi wpływ, więc rządy z nimi tak ostro nie zadzierają. Ludzie takiego wpływu nie mają, więc ich cisnąć można. Dlatego pracownicy, mali przedsiębiorcy zawsze będą najbardziej ciśnięci i najbardziej wyzyskiwani przez władzę. Ale dla pozoru zrobi się podatek od korporacji, którego i tak żadna korporacja nie zapłaci, i wszyscy będą mieli na jakiś czas spokojną głowę, że niby przecież teraz zaczęli płacić. Następny temat. Jednak bakterie te nie biorą się znikąd, a pojawiają się głównie w słodkich zbiornikach wodnych o wysokim poziomie zanieczyszczenia. Na dnie Morza Bałtyckiego wciąż znajdują się niebezpieczne materiały, w tym broń i amunicja chemiczna, będące pozostałościami po obu wojnach światowych. Ich postępująca korozja sprawia, że stają się coraz większym zagrożeniem, zarówno dla środowiska, jak i samych ludzi. Stocznia remontowa shipbuildingu znalazła sposób, w jaki można je usunąć. Stocznia remontowa shipbuilding RMDC, okrętowe biuro projektowo-konsultingowe i partnerzy z Polski i Szwecji opracowali koncepcję techniczną, której celem jest oczyszczenie dna Morza Bałtyckiego z niebezpiecznych materiałów. Chodzi przede wszystkim o broń i amunicję chemiczną. Z analiz Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku wynika, że na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się około 300 wraków okrętów. Blisko 100 z nich jest zlokalizowanych w Zatoce Gdańskiej. Z niektórych wycieka paliwo. NIK podkreśla również, że w pobliżu Głębi Gdańskiej może znajdować się co najmniej kilkadziesiąt ton amunicji i bojowych środków trujących, w tym jeden z najgroźniejszych, iperyt siarkowy. Bardzo wysokie stężenie iperytu siarkowego, większe niż 30 mg na metr sześcienny, nazywanego też gazem musztardowym, może doprowadzić do odejścia z tego świata w zaledwie kilka minut. Koncepcja, nad którą pracuje Shipbuilding, zakłada stworzenie jednostki służącej utylizacji amunicji niebezpiecznej. Jej zadaniem będzie również neutralizacja wydobytych środków bojowych oraz materiałów wybuchowych. Wszystkie działania mają odbywać się na morzu. Dzięki temu uniknie się zagrożeń, które mogłyby powstać podczas transportu materiałów i ich przeładunku. Między innymi z uwagi na fakt, że od lat produkowane przez sąsiadujące z morzem państwa zanieczyszczenia spuszczane były właśnie do naszego rodzimego morza.
Oj proszę, genialne. Zamiast produkować broń, wydawać kasę na zbrojenia, masę kasy, można z dna Bałtyku ją zabrać i mieć za darmo. Tylko koszty wydobycia i transportu, ale to są pomijalne liczby. A wiecie, może i ta broń najnowsza nie jest, może i nie jest w najlepszym stanie, ale porównując ją do naszego uzbrojenia, dalej będzie to modernizacja i prezydent będzie miał czym się pochwalić. Dlatego nie utylizujcie, zbierajcie i sprzedawajcie wojsku. Trend wysłuchaj. Co to jest paszczet zajęczy? Wyrywasz na dyskotece największy paszczet, rżniesz i czekasz aż zajęczy. Tego suchara mamy od DKKD, no i dostajesz od nas złoty paszczet. A jeśli ty chcesz odzyskać statuetkę, wbiję na nasz kanał Suchary, gdzie są suchary i tam pisz swoje suchary w komentarzach. Tymczasem ja już się żegnam, trzymajcie się bardzo ciepło i pamiętajcie o naszym drugim kanale Co Mówią, gdzie macie dużo sąd uliczych, między innymi o polskich sądach, czy ludzie im ufają i dlaczego nie. Tutaj zaraz będzie link, linki macie również w opisie i przy jednym komentarzu. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło. No i hej.